To jest mini tokarka, waży 40 kg. A to jest kamienna płyta pomiarowa, waży 120 kg. A to jest frezarka, która mi się podoba, waży 280 kg. Dzięki tym narzędziom będę mógł wytwarzać własne metalowe części, jednak nie można ich po prostu postawić na stole. Byłyby zbyt mało stabilne, a blat z płyty pewnie by się zarwał przy tych wszystkich wibracjach. Dlatego w dzisiejszym odcinku przygotuję swój warsztat na nie, spawając własne metalowe podstawy. Kupię w tym celu ponad 150 kg metalowych profili, sporo dodatkowych narzędzi, przetrwam kryzys spawalniczy, a także przez cały miesiąc będę siedział do późna w warsztacie. Witam Was w samym centrum oku cyklonu. Tutaj są jakieś pudła, palety, tutaj jakieś deski, profile. Mówiłem, że u mnie dużo się dzieje zakulisowo, także pokazuję. Z tego co słyszałem, większość tokarzy radzi, żeby podstawa była jak najbardziej masywna, najlepiej zrobiona z metalu i jeszcze dociążona wszystkim, co jest ciężkie w warsztacie. Chodzi tutaj chyba o kwestię tłumienia drgania. Wiedziałem, że jeżeli zespawam taką podstawę z profili, na pewno będę ciął, szlifował i cały tutaj warsztat będzie pokryty metalowym pyłem, opiłkami, wszystko się będzie wbijać, a planuję zakup drugiej maszyny, czyli frezarki, która potrafi wycinać w metalu różne kształty, tak bardziej na płasko. Mając te dwie maszyny, właściwie możemy zrobić dowolną część z metalu. Mini frezarek jest sporo na rynku, w samej Polsce mamy 4-5 liczących się producentów. Okazało się, że jeden ma salon blisko mnie. Miałem też ukryty cel tej wizyty w salonie, czyli pomierzenie dokładnie maszyny, tak żebym mógł sobie samemu zrobić podstawę w tym momencie, gdy będę robić podstawę do tokarki. Ponieważ jak i tak tutaj wszystko zabrudzę, to przynajmniej zrobię sobie dwie podstawy, będzie to z głowy. Na dzisiaj tak na 99% jestem zdecydowany na maszynę 7045, która waży prawie 300 kg. No ale dobra, wymiary obu maszyn mam, postanowiłem więc, że zacznę od tej mniejszej podstawy, zrobię ją z profili 50x50 grubość ścianki 3, co da mi około 35 kg. No, to mam 7,5 metra profila. Przyszła mi pierwsza dostawa narzędzi. Ukośnica, tarcze, różnego rodzaju papiery ścierne, maski. Zacznę od oszlifowania tych profili. Oszlifowałem je. Właściwie wydruciakowałem szczotką drucianą. Robienie czegoś takiego na dworze w upały to jest przegięcie. Po raz kolejny kupiłem najtańsze narzędzie z Allegro, jakie było dostępne. Tutaj się włącza i się tnie. Z takich kątowniczków cieniutkich. Dobrze, że zamówiłem jednak tą drugą tarczę. Jaka wielka! No 90 stopni to tu nie widzę, ale jakoś to pociąłem, żeby w kolejnym dniu wziąć się za spawanie. Okej, dociąłem sobie te profile pod kątem 45 stopni, nigdy tak nie spawałem. Plan jest taki, żeby porobić tutaj strzepy, być może przypalę troszkę stół i potem będę mógł to pospawać na zewnątrz wszystko. Mam dość! To jest jakiś dramat! Do drugiej w nocy robiłem tą podstawę i zobaczcie efekt. W trakcie spawania metal się nagrzewa i rozszerza, a potem kurczy, co powoduje jego wykrzywianie i wykręcanie, ale nie sądziłem, że aż w takim stopniu. Zespawałem najpierw tą ramkę pod kątem 45 stopni i wyszła idealnie. Kąty perfekto. Następnie, i tutaj chyba popełniłem największy błąd, postanowiłem dospawać nogi. Tylko strzepy robiłem w takiej pozycji. Miałem takie U jedno i U drugie. I jedną parę nóg ciągnie w tamtą stronę, drugą w tą stronę. Próbowałem się ratować, spawując z jednej strony prosto nogę i potem ściskiem ją. No cóż, rozcinam szczepy, szlifuję i spawam jeszcze raz. Kolejne dwa dni walczyłem ze spawaniem, oglądając w międzyczasie na YouTubie różne poradniki o wykręcaniu metalu i prawidłowej kolejności kładzenia spoin. Pomimo otwartego okna nie mam tutaj za dobrej wentylacji i staram się spawać pod maską. Takie mam filtry, napiszcie czy to coś chroni w ogóle. Udało się trochę naprostować, że już cały ten, ta podstawa nie jest taka bardzo krzywa. Natomiast te spoiny, nie można ich nazwać spoinami. Większość jest dziurawa, nie wiem czy nie zmienić spawarki na migomat. Okazało się, że jest piątek i na ostatnią chwilę kupiłem jeszcze 150 kg profili na kolejne dwie podstawy i regał, żeby nie stać z robotą w weekend. No,
nie umiem spawać elektrodami. Boję się jednak, co będzie z tą dużą podstawą, do której tutaj widzicie te wielkie profile 8080. Zapytałem o radę Olka, który wymyśla i umie spawać, i wymyślił mi migomat. Spawanie jest podobno dużo prostsze niż w przypadku spawarki MMA elektrodowej. Kawał maszyny! To jest w ogóle inna technologia. Mamy taką szpulkę z drutem, którą ładujemy do środka i ze spawarki wychodzi taki uchwyt z przyciskiem. Gdy naciskamy przycisk, drut idzie wężem i wychodzi tędy i możemy spawać. No i co? Wszystko fajnie, ale jest mały haczyk. Bo do tej maszyny potrzeba osłony gazowej. Oczywiście są mniejsze butle, to jest 40-litrowa, można dokupić malutkie 8-litrowe, ale my mamy robić projekty, a nie raz na pół roku coś tam naprawić. W dwa dni, no bo w jeden dzień z rana zamówiłem, w drugi czekałem na paczkę, obejrzałem chyba wszystkie poradniki o spawaniu migomatem na YouTubie. Spawanie tą spawarką w praktyce jest nieporównywalnie prostsze. Po dwóch próbnych spoinach okazało się, że w magiczny sposób nagle one wyglądają estetycznie. Nie ma już smarków, za to jest jednolity wzorek albo w ogóle gładka spoina. Mam zerowe doświadczenie w takich konstrukcjach, więc najpierw próbowałem szlifować te wszystkie profile szczotką drucianą z rdzy, potem dyskami fibrowymi, czyli takim papierem ściernym, ale i tak na tych profilach są takie mikrowżery z korozji. Nie mam możliwości tego wypiaskować korundem, także zostawię to po prostu tak jak jest i pomaluję hammerhide'em na rdze. Przy dalszym szlifowaniu podejrzewam, że ze ścianki 3 mm zrobiłbym 2 mm, co osłabiłoby konstrukcję. U dołu tych podstaw będą wkręcane nóżki, dzięki którym będziemy mogli delikatnie regulować wysokość, a także przede wszystkim pochylenie i poziom. Więc na tym etapie jest ostatni dzwonek, aby nawiercić gigantyczne otwory na nie. Ja wiem, że to mała wiertarka, ale nie ignorujcie jej. Szczotką drucianą chciałem sobie podmieść wióry. Mamy tutaj teraz około 1 mm krzywizny, a jeżeli chodzi o równoległość, większość wymiarów ma poniżej 1 mm. Nie mam stołu spawalniczego i żeby osiągnąć taką dokładność, musiałem wszystko kroić ręcznie kątówką, bo ukośnica dawała około 3 mm błędu. I ponad tydzień czasu bawiłem się, żeby to wszystko poustawiać i pospawać. Zrobiłem głupią rzecz, miałem założoną maskę i okularki przezroczyste, ale nie chciało mi się zakładać przy ubicy spawalniczej. Robiłem takie punktowe spawy z szczepy, więc zamknąłem tylko na chwilę oczy, no bo wiadomo, można sobie wzrok uszkodzić. I porobiłem te szczepy. Niestety policzki oraz czoło miałem odsłonięte w trakcie tego. No i po przyjściu do domu mnie tutaj tak skóra paliła, jakbym się spalił na słońcu, leżał cały dzień i się opalał. Co ciekawe, nie ma opalenizny, ale... Jak widzicie, po dwóch dniach skóra mi schodzi. Te promieniowanie świetlne od łuku spawalniczego jest na tyle mocne, że sobie poparzyłem skórę po prostu. Taka ilość detali tutaj jest, 70 chyba blaszek nagwintowanych, obrobionych, krawędzie obrobiłem. 5 godzin! Musiałem tutaj obszlifować te krawędzie, sfazować właściwie, ponieważ farba by bardzo mocno odchodziła na rogach, poza tym można by się przeciąć. Na to wszystko schodzi bardzo dużo czasu. Tak, te łóżka muszę jeszcze wspawać na rogach, żeby później przykręcić do nich ścianki z płyty. No i spawanie zajęło kolejne 4 godziny, także o 3 w nocy skończyłem. Oczywiście kolejne 2 dni zaszło na szlifowanie, no bo jeszcze trzeba było wspawać 20 zaślepek, żeby nie pozostawiać profili otwartych. Żaba normalnie, pod drzwiami miałem żabę. Żywa. Wszystko się psuje. Witam Was w segmencie specjalnym, w którym omówimy sobie wszystkie rzeczy, które mi się zepsuły, żeby nie narzekać przez cały film na nie normalnie. Dla przykładu, gdy kończyłem ostatni filmik i w dniu, którym zbiłem żarówkę, okazało się, że mój laptop na mnie syczy i warczy. On już powarkiwał na mnie od jakiegoś czasu, to... Ale na stykach i na płycie głównej w tej okolicy nic nie było przypalone ani zaśniedziałe, więc pomyślałem, że musi to być jakieś zwarcie na taśmie od matrycy. I przy rozbieraniu uszkodziłem matrycę. Odłączyłem więc matrycę, żeby używać go chociaż jako stacjonarki, ale dźwięk smażonych frytek dalej od czasu do czasu dochodzi. Wyjąłem więc baterię, że jak już się zapali, to żeby nie aż tak bardzo, mam backupy plików i szukam nowego lapka. Tokarka. Na początku się nią nie nacieszyłem, ponieważ dostałem... pechowy egzemplarz, no ale to kwestia losowa. Nie winię tutaj sprzedawcy, nawet go pochwalę, ponieważ od ręki załatwił sprawę. Jednak wiadomo, odpakowanie 40-kilogramowego przedmiotu, zapakowanie, przepakowanie, jeszcze na dodatek firma kurierska zaczęła lecieć w kulki, nie odebrała w jeden dzień, musiałem cały dzień czekać zmarnowany i czekać dopiero na drugi dzień, aż odbiorą. Ukośnicą, którą kupiłem, zrobiłem tylko kilkanaście cięć profila 50 pod tokarkę. 80 ciąłem ręcznie kątówką. Jednak po miesiącu od zakupu, gdy ją uruchomiłem, wywaliło mi prąd.
No, wywaliło całą fazę w lokalu, a właściciel tego budynku będzie dopiero za tydzień. Mamy winowajcę. I tutaj macie ponowną próbę uruchomienia. No to raczej wina ukośnicy, a te iskry z wylotów powietrza robią wrażenie. Wywaliło jeszcze raz, więc kupiłem teraz cały zapas. Wysłałem ukośnicę na reklamację i zobaczymy, co będzie. Kiedyś już narzekałem na tą marketową, akumulatorową szlifierkę kątową. W tej kątówce miałem taki problem, że baterie padały i tak jak radziliście, zastosowałem Sony VTC6. Niestety przy delikatnym szlifowaniu na rogach VTC6 także padło. Okazuje się więc, że ta płytka sterująca tej baterii, czyli balanser, źle balansuje te ogniwa. Balanser, bo nie chcą się już ładować ponownie. Bardzo ważne na wstępie jest zastanowienie się, której firmy chcemy mieć narzędzia, ponieważ mówi się o systemach. Szukam więc nowego. Używam wyżynarki, kątówki i chcę jeszcze taką piłę tarczową. Nie mogę kupić czegoś innego, bo trochę poniosło mnie z wydatkami, zresztą zobaczcie sami. Kącik zakupowy. Wydałem chyba łącznie ze 3 koła i poza ukośnicą starałem się brać narzędzia z troszkę wyższej półki, żeby nie mieć właśnie takich problemów, że coś się psuje, nie działa. 1500 W z regulacją obrotów i podobno elektronika tutaj dalej utrzymuje zadane obroty pomimo obciążenia. Kupiłem rzeczy, których nie miałem, a powinienem mieć i długo odkładałem w czasie jak... Smar przekładniowy. Cieszę się, że kupiłem sobie wreszcie maskę pyłową, bardzo często robiłem coś bez niej, a wiadomo, wtedy zostaje w płucach. Tarcze, papiery ścierne, bo już miałem wszystko wyjechane. Pewnym game changerem będą także dyski fibrowe, które sobie zamówiłem do testu. No i na przykład tutaj zestaw gwintowników premium. Miałem wcześniej takie tanie gwintowniki, ale to była męczarnia, zamówiłem więc sobie profesjonalny zestaw, już taki z wyższej półki. Od M3 do M12. Czy nawet ten uchwyt jest taki precyzyjnie zrobiony. W tym wcześniejszym zestawie wyrobił mi się tutaj ten punkt, chciałem go dospawać i się stopił, był chyba z aluminium jakiegoś. Oraz, może powiecie, że mi odwaliło, ale kupiłem coś, co jest na tej palecie i co waży 120 kg. Musiałem ją transportować systemem bloczków drewnianych, jak w starożytności, bo moja platforma na kółkach nie wytrzymała tego obciążenia i po 3 godzinach i pokonaniu 10 metrów pokonałem 3 progi. I jakoś ją dotargałem. Żeby podkreślić całą dramaturgię tej sytuacji, nie mogę zbudować budżetu na elektronarzędzia. Muszę kupić laptopa. Bateria w telefonie trzyma mi pół dnia i nie mam na razie kasy na nowy, ale kupiłem kamienny kafelek za 2,5 koła. Witam w świecie narzędzi pomiarowych. To włoska płyta pomiarowa Borletti. Dostajemy do niej nawet certyfikat kalibracji, także wiemy z jaką dokładnością jest wykonana. Tutaj nagrałem odcinek, gdzie robię takie mniejsze płytki samemu, metodą 3 płyt Whitforda, ale domyślacie się, że pocieranie takiego ciężkiego kloca byłoby nie całkowicie takie łatwe jak tamte płytki. Ale po jakiego grzyba mi ta płyta? Już wam pokazuję, tylko najpierw muszę zbudować rampę. Solidną rampę, która jest podparta na stalowych kątownikach. Bo następnej palety na bloczkach raczej już nie dam rady przetransportować. Dzisiaj mamy dzień, w którym przyjeżdża mi nowa maszyna ZX7045, ale... Musimy tutaj ogarnąć, bo jest straszny bałagan po spawaniu. Konstrukcje już prawie skończone, podstawy. Mam frezarkę! Ale to jest ogromne! Wydałem cały uzbierany hajs z YouTube'a na frezarkę. Oglądając recenzje innych tego typu podobnych maszyn, prawdopodobnie jest ona produkowana w Azji i dużo rzeczy będziemy musieli sobie samemu poprawić. No i właśnie po to potrzebna by była ta kamienna płyta pomiarowa, która jest dużo większa. To jest jakiś mega kolos. Miała być na początku mini frezareczka, ale urosła. To waży 270 kg i zobaczcie na stół sam. W porównaniu do ręki, a ja mam dosyć spore ręce. Całość jest pokryta grubą warstwą smaru, także trzeba to będzie rozebrać, wyczyścić, ale w pierwszej kolejności muszę sobie zbudować regał, którym dźwignę całą tą konstrukcję do góry. Kupiłem sobie taki... taką wyciągarkę łańcuchową. Tutaj kręcimy sobie łańcuchem, a ten gruby łańcuch idzie bardzo powoli poprzez przełożenie. Chcę ją ustawić na tej podstawie, którą zespawałem, ponieważ teraz będzie w razie czego ostatni moment na poprawki. Jeżeli będzie mi wysokość odpowiadała i wszystko będzie ok, to malujemy i tak już zostanie.
Skręciłem sobie część regału, dodatkowo dodałem belki takie po ukosie, żeby usztywnić całą konstrukcję. One są na razie tymczasowo, ale całość jest dużo sztywniejsza. No dobra, stół sobie ściągnąłem, teraz frezarka zmieści mi się rozstawem. Postawiłem go sobie w ten sposób pod kątem, może niezbyt mądrze, bo tam wisi w powietrzu. I spróbuję tą frezarkę ześlizgnąć nad deski. Fabryczne podstawy pod takie frezarki mają 60 cm wysokości i w ten sposób blat frezarki jest na 86 cm. Ja mam jednak 182 cm i lubię mieć te blaty narzędziowe troszkę 10 cm wyżej. Dlatego zespawałem sobie 70 cm podstawę, ale nie jestem tego pewny, więc musimy frezarkę przymierzyć przed pomalowaniem, żeby móc ją w razie czego jeszcze przespawać. No i najważniejszy cel i zadanie całej operacji. Mogę teraz sobie przymierzyć moją podstawę, czy jest na idealnej wysokości tak jak potrzebuję. Nawet bym powiedział troszkę za nisko, ale na śrubach da się 2 cm jeszcze podnieść. Wysokość wygląda ok, więc możemy już ją pomalować. Też koło 4 dni się bawiłem, bo wszystkie trzy podstawy trzeba najpierw odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, potem pomalować z jednej strony, odczekać 12 godzin, obrócić na drugą stronę, pomalować z drugiej strony, a że w warsztacie miałem ciasno, musiałem to robić osobno, pojedynczo, przestawiając wszystkie graty z kąta w kąt. To już wszystko zaczyna wyglądać ok. Muszę teraz przykotwić jeszcze te podstawy do ściany. Tutaj też były jaja, bo miałem około 10 cm tynku w tym miejscu, gdzie jest frezarka, także się to raczej słabo trzyma ściany. Powiem wam, że trochę przytłoczyłem je ilość pracy i czasu, które trzeba poświęcić na to wszystko. Może też to robię troszkę za dokładnie, tak jak te podstawy co do milimetra, ale też to wszystko robię pierwszy raz i chcę, staram się zrobić to porządnie, ponieważ wiem, że te podstawy zostaną już ze mną, tak jak te maszyny, na lata. No a niestety końca problemów technicznych nie widać. Ta maszyna jest na 3 fazy, bo w całej Polsce nie ma maszyn na 230 V na ten moment. Ja tutaj nie mam 3 faz, ale i tak ją kupiłem. Żeby móc podłączyć maszynę trzyfazową do jednej fazy, potrzebny jest falownik. Prawdopodobnie będę musiał wypluć z niej całą elektronikę i wstawić nową, ale to już temat na zupełnie inny odcinek. Na razie kupiłem 3 kartony elektroniki i części i złączek do przeróbki. Pierwsze wióry na tokarce mam już za sobą. Musiałem z takiego oto stalowego wałka zrobić takie oto detale. Ich zasada działania jest bardzo prosta. Kręcąc tutaj śrubą, regulujemy wysokość góra-dół. Drugą nakrętką kontrujemy. Oczywiście śruba i nakrętka mają zmniejszone rozmiary odpowiednio. A także śruba na górze ma taki otwór, w który możemy włożyć kulkę z łożyska. A następnie czapeczkę, dzięki czemu tutaj mamy regulację powierzchni pod dowolnym kątem. Po co w ogóle coś takiego? Chodzi o to, że płyty pomiarowe nie można po prostu położyć na powierzchni. Jeżeli podparlibyśmy taką płytę na krańcach, ona miałaby dosyć spore ugięcie w samym środku. Podpierając w równo 0,22 długości, minimalizujemy efekt tego wygięcia grawitacyjnego. Gotowe podstawy, które można znaleźć na rynku do kupienia, mają zwykle 5 punktów. Te 2 dodatkowe punkty, które są po tej stronie, to tak naprawdę na nich płyta się nie wspiera swojego ciężaru, są one montowane asekuracyjnie. 5 takich detali, 1,5 dnia roboty. Najwięcej zabawy było z złapaniem każdej tej pojedynczej nakrętki osobno w szczęki, ustawieniem wszystkich tych czapeczek precyzyjnie w uchwycie. Na tym schodzi najwięcej czasu, samo wytoczenie tych stożków to bułeczka z masłem. Oczywiście tokarka jeszcze nie jest przykręcona do ściany ani do podstawy. Te podstawy będę przykotwiał do ściany na klocki drewniane, żeby minimalizować wibracje. Tak jak mówiłem, zostałem bez elektronarzędzi, także radzę sobie ręczną piłką. Ja jestem w tej chwili między malowaniami tych wszystkich, o, jeszcze miękkie, półek, które będą tutaj na tym regale. Powiecie, czemu nie zrobiłem go jako pierwszą konstrukcję, wtedy nie musiałbym się użerać z tą stertą rupieci tutaj, którą przestawiam z kąta w kąt. Ponieważ ten regał, dopóki jeszcze nie jest regałem, służy mi jako wyciągarka. I będziemy sadzali płytę traserską na tej podstawie.
No dobra, podniesienie tego nie będzie takie proste. Nagrało się? Takie tam tylko 89 śrubek do dokręcenia. Skończyłem. Znaczy się nie całkiem, ale jak nie zmienię tematu odcinka zaraz, to mnie zaraz chyba w kaftanie wyprowadzą, bo pogryzę te podstawy. Zobaczcie sami. Dobra, to chyba najszerszy kadr, jaki mogę. Mamy tutaj cztery konstrukcje. Wszystko szło nie tak, co mogło się wydarzyć nie tak. Zacznijmy może od regału. To jest najbardziej przydatna rzecz, którą musiałem zrobić na końcu, jak wiecie. Tutaj są wszystkie rzeczy, które były do tej pory pod nogami, albo na półce, albo gdzieś zawadzały i tylko trzeba było je przestawiać, bo nie było na nie miejsca. Najgorsze jest to, że planowałem, że będzie tutaj połowa tego regału jeszcze w wolnej przestrzeni, a on już jest cały zajęty i nawet wystaje, że tutaj są jakieś listwy. Tutaj chyba będę musiał jakiś drugi składzik ogarnąć, żeby to uporządkować, ale nie teraz. Co do podstaw, zacznijmy może od płyty pomiarowej. Widać, że przy tym rozmiarze płyty, no to już jest poważny warsztat. U dołu jest dosyć spora przestrzeń, można tutaj zmagazynować całkiem sporo na przykład narzędzi pomiarowych, ale tak jak mówię, właśnie z tego powodu wstrzymałem się z płytowaniem po bokach, ponieważ to wszystko trzeba odmierzyć, precyzyjnie zaplanować, jakiej wielkości będą pojemniki, żeby to optymalnie, wiecie, dobrać przestrzeń. Podobnie pod tokarką. A jak już o tokarce mowa, to naprawdę świetnie tutaj. Solidnie się trzyma, jest tutaj wszystko sztywne, można sobie fajnie pracować, pozostaje ją jeszcze poustawiać, wyczyścić, bo tego nie robiłem. Jak widzicie, tutaj jest pusty uchwyt, będzie mocowany tutaj odczyt cyfrowy. To magiczne urządzonko sobie omówimy innym razem, tym bardziej, że do frezarki i do tokarki zamówiłem dwóch różnych konkurencyjnych producentów, także będziemy mogli ich sobie porównać. Czekam jeszcze na wszystkie części, już się dwa tygodnie spóźniałem, ale dalej czekam cierpliwie. A będąc przy frezarce, ja już tak jak mówiłem, miałem w tym projekcie kryzys. Mówię, ja już nie chcę, wcale się wpakowałem, mogłem z kartonu dalej lepić różne pojazdy, no bo jej nie uruchomiłem. Nie zrobiłem nawet pół obrotu na niej. Teraz już tylko pozostaje wypluć z niej elektronikę, założyć falownik, zaprogramować, zamontować DRO. No miesiąc czasu roboty. U dołu jest tutaj bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ jak widzicie, ta podstawa jest bardziej głęboka niż szeroka. Robienie tutaj półek na narzędzia wymagałoby sporo przemyślenia tego, żeby to było sensowne, a być może zainstaluję kiedyś sobie chłodzenie wodne do tej maszyny, co będzie wymagało pojemnika osobnego, filtr na wióry. No ale nie teraz. Najpierw ją uruchamiam i robię pierwsze chipsy. Jak można sobie kupić zabawkę i się nią nie pobawić jeszcze? Tak jeszcze myślę, na pewno nad płytą, nad tokarką, nad frezarką będzie tutaj takie mini oświetlenia, żeby mieć oświetlone pole robocze pracy, bo takie górne światło zwykle nie wystarcza przy takich drobiazgowych detalach. Być może te panele do góry da mi sobie płeczkę walne. No upgrade'y, usprawnienia, uruchomienie w ogóle tego wszystkiego pewnie zajmie kolejny miesiąc czasu, ale to wszystko będę sobie robić, że tak powiem, w międzyczasie i pewnie za miesiąc dam jakiś update, ponieważ tymczasem będziemy zajmowali się w ramach odskoczni trzema innymi eksperymentami. Otworzę dzisiaj jeszcze najważniejszą paczkę, na którą czekałem już od 2013, od czasów Minecrafta. Kurczę, ten brud z rąk nawet acetonem nie schodzi. Nie no, widzowie, bardzo dziękuję. Nie tylko za 100 tysięcy subów, ale też to jest powiązane chociażby z tym, że mogłem sobie z tej okazji upgrade studia zrobić i to naprawdę poważne. Maszyny, o których myślałem od kilku lat, teraz... O to mi chodzi, że nagroda to jedno i pewnie będę ją kilka dni podziwiał teraz, nic innego nie robiąc, ale to, co za tym idzie, czyli te wszystkie maszyny, to, że będę mógł robić grubsze projekty, rzeźbić w stali, no dziękuję, a następny film będzie trochę bardziej teoretyczny, ale wyjaśni, co chcę rzeźbić w tej stali. Chociaż raczej stal nierdzewna, chociaż nie wiem, czy pójdzie na tych maszynach, to chyba mosiądz, bo tlen reaguje ze stalą węglową i aluminium.